siedzę sobie na pauzie. Już tak się szykuję na to, że będę do jutra stała. Tutaj przychodzi tryb manifesti i załadunek dzisiaj o 8 wieczorem. W proste, no to ja się muszę streszczać. Ale jeszcze nie mam resetu. Ale dobra, to ja sobie poradzę na recapie, na spokojnie będę jechał. Bo dzisiaj pojadę do tego Proser, to jest jakieś... Zależy jak na granicy pójdzie. Dobra, niech mi przyjdzie manifest na granicę, bo manifest mam. Ogarnąłem kabinę, pomyłem naczynia i tak dalej. Już się szykowałem, żeby właśnie dolać paliwa do agregatu, bo będę grał w gry. Na razie tylko montuję filmy, a tutaj jest informacja o załadunku. Ale ciekawy jestem, czy będą jeszcze czegoś szukać, bo to jest 10 palet, tylko 24 000 funtów. Na pewno będą jeszcze czegoś próbować doszukać. No, nie wiem, na razie napisałem im dzisiaj, czy ja to dzisiaj mam odebrać. Na razie ciszę. Przyszykuję do pracy, schowam agregat. Jak tak w dzień stoję, to go daję tam z tyłu pod oponę, nie? No i co? No i zaraz do nich dzwonię i o co chodzi, bo chciałbym wiedzieć. Drukarkę odpala. O, pisali. Tam. Tak. Okej. Dzisiaj muszę to odbrać. Odpalam przegląd. Ładunek to jeszcze jest dry load. Jakiś koncentrat. Na pewno z jabłek. 24 000 funtów, no to będzie próbował dorzucić. 10 palet, 24. Tak, po 2000 każde, czyli będzie 1, 2, 1. Na pewno będzie szukał jeszcze. I mam dwie, to są dwie zrzutki w Montrealu. Granby i Sanoho. Na pewno będzie szukał czegoś. A to ja już będę jechał na recapie. Teraz muszę jeszcze przysłać mi manifest na granicę i już. Przegląd odpalony, zaraz ruszam. Mam 5 godzin jazdy plus granica. Awizacja jest na 8 wieczorem, czyli na 11 wieczorem. Mam czas, nie? To jest, mam czas. Tylko muszę się streszczać, żeby granica jak najszybciej przyjechać, bo teraz może być kolejka. No, Proser, a później tam pewnie będzie szukał coś dorzucić. Nie wiem. No zobaczymy, no, na pewno ma tu pełno opcji, żeby coś dorzucić, jakiś LTL. A może to płaci wystarczająco, że z tym już można wrócić. Nie wiem, zobaczymy. Także ja lecę. To niech mi przyjdzie manifest na granicę, bo nie przyjadę granicy. Na tym tego granicy raczej nie przyjadę. Tankować się nie będę, bo jestem na pusto. Mam 1/3 baków, a w Proser jest Lowe's, także po załadunku się stankuję, żeby nie tracić czasu, nie? Manifest jest. Zrobiła błąd na początku, bo mi wysłała bez adresu. Szybko zadzwoniłem, żeby dała adres, bo na tej granicy oni są. I co lepsze, ja się go pytam, tam mam te dwie zrzutki. Ja mówię, ja wiem mniej więcej w jakiej kolejności by to ładować, no ale chcę się upewnić, nie? No i tak, mam to wziąć, załadować Granby na nos naczepy i reszta tam dalej. Mam drugą zrzutkę w Montrealu, no bo w Montrealu będzie pierwsza. No i mówię, i co dalej? No i będziesz jeszcze szukał. Ja mówię, jedź w stronę domu, będziemy szukać Salt Lake. Ja mówię, ja nie wiem, czy ja dojadę do Salt Lake, bo ja na godzinę jadę, nie? Na recapie. Ja obstawiam, że będę coś doładuję w Chicago, a obstawiam, że ten ładunek płacę wystarczająco, żeby wrócić, żeby na tym zarobić. No ale wiadomo, będą próbowali coś więcej, ale obstawiam, że załaduję coś po drodze w Chicago. Tak, coś to widzę. Może o tej porze na granicy jeszcze nie będzie tragedii. Rano poszła fala i tak po południu idzie druga fala, nie? No ale to jest tydzień. No przecież czwartek to już tak może być mniej. Ale mam zapasu dużo. Ja tam jadę na strzała, nawet nie staję nigdzie po drodze, załaduję i później mogę pojechać dalej. No to ja sobie tam mówię, nie będę jechał daleko, żeby sobie zostawić trochę pracy na jutro. Teraz mam 12 godzin 20 minut jazdy, nie? Jak dojadę tam, szacuję, że mi zostanie następne 6. Te 6 godzin zostanie mi na jutro, bo w Stanach godziny zaczną dopiero wracać mi w sobotę. Więc także no ja dużo jutro nie ujadę, także no aby sobie znaleźć jakieś miejsce fajne do spania, ale w tym Proser tam jest Lowe's i tak dalej, ale tam by nie było miejsca prawdopodobnie wieczorem. Także przynajmniej mam zdjęte z ciężar, że nie będę musiał tam stawać i szukać miejsca na ulicy, tylko pojadę sobie gdzieś i stanę gdzieś tam na Resterii, czy tam chyba na granicy w Oregonie jest taki truck stop, gdzie zawsze jest miejsce. Także godzinkę dalej. Będzie dobrze. Teraz zobaczymy, co tam na granicy słychać.
czekać będę w kolejce, czy nie. Do wjazdu na parkingu jest czysto, także to już jest dobra wiadomość. Czasami kolejka się zaczyna tutaj. Także na parkingu to już nie będzie tak źle. Także to jest spoko. Może jeszcze nawet Seattle przed korkami mi się uda przeskoczyć. Jakby to był tylko ten ładunek, gdzieś z Chicago miał coś doładować, no to będę jechał po prostu według tempa godzin, które będą mi wracać. No nie będą to całe dni jazdy, będą bardzo podobne dni jazdy do tych, co wyjechałem wtedy, nie? Na początku mojego wyjazdu, no bo te godziny, które wyjechałem, będą mi wracać. Dużej kolejki nie ma, ale sądzę, że z pół godziny tutaj postoję. Do zobaczenia za granicą. Pół godziny mi na granicy zeszło. Dzisiaj trzy nie było otwarte, to i tak dobrze szło. Tam jest taki bałagan z tymi liniami. Alright! Jadę prosto na załadunek. Logbook mi się nie przełączył na Stany. Nie wiedzieć czemu. A dałem wzmiankę, że przekraczam granicę. Zmienię to później. No, także mam na dziś i na jutro 12 godzin. Prawdopodobnie jutro... No gdzie ja tam dojadę? Do Boise. No mówię, będę wracał jak żółwik, tak? No, no teraz już nie będę miał moich punktów odniesienia, tylko to będą moje punkty odniesienia. Nie 11 godzin dziennie, tylko tyle, ile powie logbook. Elektroniczny logbook. Electronic Logging Device. Analizuję wszystkie opcje i tak sobie pomyślałem, że jak on powiedział, że jechał w stronę domu, to prawdopodobnie już z tym będę wracał. No, może to jest pełny ładunek. No i no nie, więc ja prawdopodobnie dzisiaj załaduję, pojadę coś tam, ale no to wyjdzie na to samo. Jeszcze zobaczę sobie wszystko, policzę, co mi wyjdzie lepiej. Czy reset robić do soboty, czy jechać sobie na spokojnie i wtedy zobaczę. No. Po kolei, najpierw załadujmy to dzisiaj, nie? Najpierw załadujmy. Ja tak coś podejrzewam, że to informacje, bo ja tak się sugeruję tym, co jest na kartce. 24 tysięcy funtów i 10 palet, nie? Ale to pewnie jest... pewnie jest więcej. To jest ładunek pełny, także ja najprawdopodobniej tak zrobię. Obwodnica Seattle bardzo dobrze idzie. To już jest Bellevue. Zaraz będzie. I za 6 km na 90. Góry się wbijemy, jak to zawsze, i tam na górze coś, jakieś roboty, coś tam jest, więc trochę czasu stracę. No i tutaj też jeszcze na wyjeździe troszeczkę koreczka będzie, ale to chwila, moment, z tego wyjadę. No jest ten ostatni moment, dzisiaj korkuje, często tu się korkuje, nawet przed godziną szczytu. Ja odbijam na Spokane. Jeszcze tam z tego, co widziałem, na przełęczy są jakieś roboty, bo śniegu raczej jeszcze nie ma. Jestem bardzo ciekawy tego załadunku. 10. I źle przeczytałem. Nie palet, tylko pieces. To może to są jakieś... No nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy. Z koncentrat z owoców. Koncentrat z owoców do fabryki cukierków. Tutaj zawsze są wyścigi, trzeba mieć się na uwadze, żeby nie zaklinować się za kimś, kto jedzie powoli, nie? Obserwujemy cały czas usterka. Kocioł widzę. Od razu lewy i... Na tempomacie sobie wjadę. Gdzie ten korek u góry? Google pokazywał. Już nie patrzyłem nawet drugi raz. Chyba
zaraz jadę, zaleję w Helensburgu. Czytałem sobie recenzję tej firmy i tam pół godziny przed awizacją biorą. Ale jak już jest się pod rambą, to szybko idzie. Także no, nie wiem, czy jechać, czy nie. No i tak będę musiał czekać. No to zatankuję sobie i zamiast przejechać 3 godziny przed awizacją, przyjadę 2,5 godziny przed awizacją. Right lane closed. No to czyżby to były te roboty? I ten ogromny korek? Był spory korek. Ja stałem na granicy i patrzyłem. Pół godziny opóźnienia, Google mówi, zobaczymy. Więcej. 40 minut opóźnienia. Uuu, panie. To muszą być niezłe roboty. No nie byłem tutaj. Już nawet nie pamiętam. Ostatni raz w czerwcu. Tak, z tym dziwnym ładunkiem, co się ładowałem w Butte, Montana. Proszę, jaki ładny widoczek. Z drugiej strony zjazd z przełęczy. Jasno, to sobie przejadę się jak i Makanian. Mam czas. Tylko żeby ten korek mnie za dużo nie udupił. Żeby jeszcze jasno było. Słońce jest dość wysoko. Trzecie po południu, no. Ale ładna pogoda. Bardzo często po drugiej stronie gór tak jest w Waszyngtonie. Godzinę pokazuje spóźnienia Google, ale będzie kibel, heavy traffic, prepare to stop. Ale będzie kibel. Kurde, to nigdy nie było tak. No ale roboty to roboty, już muszą chyba niedługo kończyć, bo to już zima przychodzi. Pewnie most jakiś klepie. Jest jeden pas zabrany. Albo przedłużają trzy pasy, no nie wiem, zobaczymy. Będziemy stać. Congestion ahead. Slow traffic. Pocałujcie mnie.
trzech pasów jeden. Jest dość spory ruch. Pokazuje plus 20 minut. Nie? Dobra, mam zapas czasu, więc jakoś to idzie. Później pewnie się jeszcze bardziej skompresuję. Aha, czyli w trzech etapach. Godzinę kiblowania. Nie, ja to załaduję i tam nie wiem i będę robił reset, bo jak mam jeszcze dzisiaj nie wyjechać godzin, znaczy stracić godzinę jazdy, to zostanie w miejscu, to do dupy, nie? No tak, falami idzie. Stoi, jedzie, stoi, jedzie. Z trzech się zrobią dwa pasy i później z dwóch pasów jeden. No. Dlatego. Wszystko stanęło w miejscu tak przez 10 minut i nagle się ruszyło i tak idzie w miarę. Może tam jakiś pas zamykają, nie wiem. W ogóle teraz już pokazuję tylko 23 minuty i na zielono. 2 godziny jazdy na 200 km. No nie wiem. Ja tam się nie martwię. Ja pracuję już 7 dzień. Non stop. Znaczy wczoraj to był za dzień. Więcej na promie pływałem niż pracowałem. Z Hope do promu. Z promu rundkę po Vancouver Island. 100 km i znowu na prom. Także to wczoraj taki był dzień w sumie na luzie. No i to pomaga na recapie. Dlatego ja podejmę decyzję. Nie? Czy się będzie opłacało. Czy się będzie bardziej opłacało kręcić pauzę 34, czy po prostu jechać pomału każdego dnia, ile tam wyjdzie, nie? Teraz będzie zwężka do jednego pasa, to wtedy może już... Jest zwężka, teraz już będzie szło. Zwężka, tylko znaki były, że jest zwężka. I później na drugą stronę. A no tak, widzę, na drugą stronę przejedziemy. Wszyscy się na lewo ustawili, ale jak zwężki nie było, tak nie ma. Ale jaja. Nie no, chyba gdzieś będzie. Pewnie kierowcy robili takie blokady. I to się zrobiło takie bardziej przepustowe, nie? No jego przepustowość pasa jest najważniejsza. Ale każdy pas przy danej prędkości ma swoją przepustowość. Jeżeli jest większy ruch, to nic się nie stanie. Nie, po prostu nie ma już. Nie ma. Oni pracowali w dzień. Skończył się dzień pracy i otworzyli dwa pasy. No tak. Bo nie ma zwężki już. Tak musiało być. Ale jaja. Dobra, nie wyszło źle. Pół godziny zamiast godzinę straciłem. Coś takiego. Tak, bo już nie ma zwężki. Musiał być jeden pas zamknięty przez jakiś czas. Strony mają to samo. Ale tam naprawdę była jeszcze zwężka. Okej, przejechałem. Jeszcze chyba zdążę na kanion. Tak, nie będę atakował w tym, w Jakimie, w Ellensburgu, tylko jadę przez kanion. Sentymentalnie. Jak wyjadę z kanionu, będzie już ciemno. Na samego faktu. I zatankuję się w Proser po zadunku. Albo przed.
Niestety chyba nie ma co jechać do kanionu, bo zaraz będzie ciemno. Słońce zaszło, jest kwestia 15 minut, a ja tak za 20-25 minut jadę do kanionu. No. Trudno. Zjadę z drogi i będzie ciemno. Będzie 5 minut, nie? Także no niestety. Następnym razem będę na załadunku, sobie wszystko przeliczam. Będę miał dostęp do moich dni jazdy. No ale powiedzmy, że zostanie mi 7 godzin w cyklu. 6,5. Jeśli pojadę jeszcze godzinę, no to jutro mi zostało 5 godzin jazdy, nie? I następnego dnia, w sobotę, bym miał tyle jazdy, co wyjechałem w piątek, tydzień temu, nie? A z tego co pamiętam, to było jakieś 8 godzin. No to by mogło mieć sens. Zobaczę, jak to będzie wychodziło kilometrów i czy się zmieszczę, bo jak na przykład będą mi zbyt wolno godziny wracały i wrócę dopiero do domu, ale nie, chyba nie, chyba wrócę we wtorek, bo w Kanadzie będę się musiał bawić z tymi godzinami, aż dojadę do Kanady, a w Kanadzie już będę miał wszystkie godziny, bo w Kanadzie już mi dzisiaj naprawdę tak wróciły godziny. Także ja coś podejrzewam, że będę jechał na recapie. Nie będę się bawił w żadne kręcenie pauzy, tylko że będę po prostu jechał na luzie. I to mi wyjdzie korzystnie. Tak? No ale dobra, to jest tylko takie wstępne oszacowanie. Bo to już jest bardziej dokładna matematyka. Iż tylko kilometry versus godziny, nie? No, przynajmniej obejrzymy zachód słońca z góry. Nad jakim łąkanie. No, nie było sensu tam iść. Tu jest widoczek. No zajadę półtorej godziny przed awizacją. Podjadę na truck stop, zaleję, wezmę kawę. I podjadę, no co? Gdzie mam czekać? Oni musieli ten ładunek, nie wiem skąd oni wzięli, z giełdy, od innego przewoźnika, bo to taki, coś tak powiem, musiałem się streszczać, nie? Od razu się spiąć i let's go. Teraz, które są nasze ładunki, które są z giełdy, które są jakie, ale gdy ten spedytor inny się zajmuje mną, to wiem, że wtedy są wynalazki, więc prawdopodobnie on to wziął od jednego przewoźnika z Montrealu albo z giełdy. Także nic bym nie zobaczył. Przynajmniej ładny zachód słońca. Kończę podziwiać, bo to już jest prawie nas. Ale to góra. Pięknie wygląda. Spory ruch. 5 po południu. Jedziemy teraz w dolinę, gdzie jest Yakima. Tak się jeszcze nie przyzwyczaiłem do tego, że tak się szybko ciemno robi. Już myślę, że jest późna godzina, to dopiero 5 po południu tutaj, nie? No, ale dla mnie jest późno. Dlatego ja wątpię, że mi się chciało nie wiadomo, gdzie dzisiaj jechać. Załaduję i nawet jak będzie miejsce na lofcie, to się pójdę spać na lofcie, a jutro po prostu będę jechał tyle. Mówię, obliczę. Ale już tak, ja coś czuję, że to będzie spokojna jazda i wrócę we wtorek do Montrealu, jeżeli oczywiście nie będzie chciał coś tam dorzucać, nie? Szafka jest jedna u góry niedotknięta, a dlatego tak trzaska. W tym korku stałem, to sobie ogór zjadłem i wrzuciłem opakowanie do recyklingu, które właśnie tam u góry jest. Recykling trakowy. Kurde, no dzisiaj jest totalny pech. Wypadek jeszcze jakiś tam jest. Widzę ten. Albo wypadek, albo po prostu ktoś. Policja kogoś zatrzymała, nie? 18 km przed tym, przed firmą. No też nie chcę tracić czasu już, żeby. No nic, będę liczył, czy dojadę do Kanady. W 3 dni jadą z Narikapie.
nie licząc jutro, czyli sobota, niedziela, poniedziałek. O, w mordę. Ta, co się stało? Policja jedzie, druga, trzecia, zawraca. O nie, jeszcze się spóźni na wizację, mam 2 godziny. Jest tu jakiś zjazd? Ta, w Grandview będzie można zjechać, ale to jest przed Grandview. Kurde. To się musiało dopiero co teraz stać. To można bardzo łatwo objechać. Tamtą drogą. O, w mordę. Nie no, to jest porażka, nie? 15 km przed zjazdem. Tu się nigdy nic nie dzieje. W mordę. Autostrada stoi. A, jedzie, dobra. Może coś z tego będzie. Dzisiaj to przygód, a przygód. To znaczy, że jakiś pas jest otwarty. Przynajmniej tyle. No i 2 kilometry. Albo kilometr ształ. Czy to się tylko ruszyło tak, że coś, nie wiem, czy coś ruszyło, czy nie się ruszyło? O matko. 9:06, no 2 godziny jeszcze. Ta awizacja, okaże się, że ledwo co dojadę na awizację. Jedzie karetka, to wypadek był. Tutaj korytarza korytarza tego. Śmierci chciałem powiedzieć, korytarza życia nie znają. Karetka czy ten, straż? Karetka. No to pozamiatane, nie wiem ile to potrwa. Dużo ludzi zakręca. No, zakręcie tam dla policji między autostradą, ale ja tego nie zrobię. To jest zbyt ryzykowny manewr. No to, co prawdopodobnie idzie do przodu, to tylko to, co ten. Ci ludzie, co tam zakręcają. Następna jedzie karetka. Kurde, ale pech. Ale chyba jeden pas jest otwarty, bo to idzie powoli tam dalej, już widzę, okej. Okay. Może jakoś to człapię na ten załadunek. Szedłem na zewnątrz i na poboczu musiałem się siku zrobić, już nie mogę wytrzymać. Ale chyba się ruszyło. Tak lewy pas szedł tylko, no chyba, że to się rusza dlatego, że ten ludzie zawracają, nie? Ale sądzę, że chyba się coś tam rusza. Chyba tak. Znaczy, jak dojadę do tego momentu, gdzie oni zawracają. Jak tam stanie, to znaczy, że to ten... Ale ja nie widziałem, żeby ktoś zjeżdżał na lewy z tego, jak wyszedłem. Także sądzę, że to już idzie. Jeszcze mam godzinę 50. Ale na serio. To jest prawdziwy pech. Ruszyło się, to idzie powolutku, ale idzie. To przynajmniej takie wieści, że to nie będzie śmiertelne, no bo jakby było śmiertelne, to by wszystko za mną i namen. Tyle dobrego. I że raczej uda mi się przyjechać na awizację. Odpukać. Bo jeszcze jest do zjazdu następnego 15 km. No tak, tutaj ludzie zawracają, a to idzie. Tyle ile, także jeden pas jest otwarty. No i oczywiście każdy musi popatrzeć. Jedzie ten, jedzie to wing.
chyba. Laweta chyba jedzie. Chociaż nie, laweta na czerwonych nie jedzie, to znowu straż. W Ameryce nie ma korytarza życia. Poboczem jadą. A nie, tak, laweta jedzie, okej. Okay. To też może. Po słupkach. To też może trochę ten zwolnić proceder. Idzie już nawet szybciej. No to akurat zajadę godzinę przed awizacją. Ale tak czy inaczej na Lowsa pójdę. Załadują mnie. Z tego co czytałem na recenzjach, jak stałem na granicy, żeby zabić czas, to te raz na jakiś czas zdarzy się właśnie w takich dziwnych momentach. Raz to już te, nie tak dawno temu, półtora roku temu też tak miałem, że miałem chyba kilometr do zjazdu na Truckstop i też coś się zesrało. Już chciałem iść spać i tkwiłem półtorej godziny. Było. Było tak. A tu ciut przed tym. Już dojeżdżamy do tego zdarzenia. Jest jeden pas. Wiadukcie. Co się ci stanęło? Samochód walnął w coś i wpadł w pościg z nasłuchem. Albo się zderzyły dwa auto. Nie no, nie jedno auto, to dwa auta albo trzy w tym uczestniczyły. Ale wszyscy będą żyli z tego co widziałem. Dobra. Jest los. I to jest ten zjazd, gdzie też się ładuje. W miejscowości Prosy. Później zajadę, tam jeszcze jest obok drugi Truckstop, jak się załaduje to zajadę i zobaczę gdzieś jest miejsce, czy będzie gdzieś miejsce, nie? Bo to nic nie zmieni, czy ja pojadę dalej czy nie, bo to mnie będzie blokowało jutro. W Kanadzie już mi jutro wrócą godziny, a wstanę dopiero w sobotę. Więc no może mi się fuks, nie będzie miejsce na Lowsie. To wie. I to będę miał taką przewagę, że będę mógł się ruszyć o której chcę, bo i tak będę miał mało do wyjechania, przynajmniej jutro i w sobotę już może nie, bo w sobotę już będzie większy dzień. Dobrze, w ten piątek jak wyjeżdżałem z Montrealu, tak mi coś. Ale to i tak by nic nie zmieniło. Jakbym w piątek pojechał dalej, znaczy krócej, to bym dzisiaj miał więcej godzin, nie? Na to samo wychodzi. Ale dobrze, że wyjechałem na spokojnie dzień wcześniej. To mi daje przewagę. Gdzie na Lowsie miejsce? O tej porze, już teraz nie ma. Co dopiero później, no chyba, że ktoś będzie wyjeżdżał. Rundkę można będzie zrobić, albo jak to oni mówią, creative parking, tak, ten tutaj z Walmarta. Póki co zaleję sobie troszeczkę paliwa i jadę zobaczyć, co tam słychać na załadunku. Tu się można przykleić. Coś się wymyśli. W ostateczności mogę pojechać dalej. Uuu, na bogato, proszę. Pierwsza pompa. Ok, 50 galonów leję i idę na załadunek. Jadę na załadunek 3 km stąd. Brrr. 50 galonów. Zimno. Wczoraj było w British Columbia cieplej. Jest transakcja. 50 galonów, $280. Idę po kawusie. No, gdy godzinę przed awizacją to idę, jadę. Tam coś czytałem, że przez telefon, ale to może za czasów tego COVID-a. No, 10.
mojego czasu. 7:10 tutaj. Do północy trzeba będzie jechać. Gdzie ja tutaj mogę stanąć dalej? A, no tak. Godzinkę stąd będzie taki truckstop, gdzie zawsze jest miejsce. A jak mnie załadowali od razu, to było fajnie. To jest koncentrat jakiś, pewnie z jabłek na cuksy. Więc to nie jest tak, że to wie. To jest z jabłkami, nie? To jest gotowe do nawigacji. Zobaczymy. I tutaj widzę, że nie ma po co wracać. Chyba, że tak się przykleić to przy tym. Przy wadze jeszcze przecież można, no tak. W sumie? Rano prysznic i kolejna kawa. W sumie. Jest to zły pomysł. Ten pan co robi? Jak wyszło na 3/4, bo tylko w jeden bak blałem, nie? To się wyrówna, to będzie tak poniżej połowy. Dobra, firma się nazywa Fruit Smart. 1125 Sheridan. I on będzie widać po prawej stronie. I muszę skręcić przed firmą i jakoś zawrócić i stanąć na ulicy i się zarejestrować, albo zadzwonić się zarejestrować. Tak wyczytałem w opiniach. Światła zapal, kolego. O, brawo. W stronie jest taka resteria, a też zajęta i truck stop. Wolne, nie wolne. Nie, jadą. A skręcają. To jak skręcają, to my jedziemy. Ja tu jeździłem rowerem. Oczywiście, że tak. Przez most, przez rzekę Yakima i po drugiej stronie rzeki gdzieś ta firma ma być. Mała miejscowość. Czy mała? Stosunkowo. Prosser. Awizacja 8 wieczorem, nie? W Stanach to się zdarza, ale to bardziej na tych. Na rozładunkach. Dobra, tutaj muszę skręcić. Nie na łuku, tylko w prawo. Znaczy prosto. Historic Downtown. No i ogólnie to jest ta firma. Ten duży biały budynek. Ale tutaj widzę ciemno. Nie, ale samochody są. I pod rampami też traki stoją. Ok. Gdzie tutaj się mam zawrócić? All trucks stage in back. No i to jest fajne. Jest napisane. Na tym. Na budynku. Tu jest shipping. I tu zaraz wrócę. Zawrócę sobie tam jak tamten truck i stanę tutaj. W sumie mógłbym nawet i tutaj pójść spać. Okej, gdzie tu się zawraca?
jest tu. Tutaj też jest. Spok. Może pójdę spać pod firmą, co? Dylemat, co? No, mogę tu spać. Dobra, idę się zarejestrować. Od razu dostałem drzwi. Tylko pan mi powiedział, to są bardzo mili ludzie. Powiedział mi, że to może zająć trochę czasu, bo muszą to wyciągnąć, ale od razu dostaję drzwi. I jak mi załadują, to przyniosą mi papiery. I to jest pod temperaturą mrożonka. Także prosto pod rampę. Dobrze, chłodnie, może odpalić później. A, jeszcze napiszę do spedytorki, żeby ją poinformować, że to jest frozen. Ona pewnie... Nie no, 10 to jeszcze może nie śpi. Dobra, to trochę was teraz przynudzę. Zacznijmy wyliczankę. Teraz wpiszę... granice. Granice Detroit. Windsor, Detroit jest tu. Nawiguj. Tylko żeby on mi znowu nie odchrzaniał jakichś nieciekawych dróg z objazdami. Okej, tak. 3600 km. To jest 3675? Czemu tak dużo? Ale wygląda na dobrą drogę. Bo... No tak, to jest dokładnie tą, którą chcę jechać. 3600... Bo czasami gdzieś tutaj odwala jakieś objazdy, o. O, no, no właśnie, o właśnie, o, to, tu, co to jest? Dobra, nawigacja. To ma iść 80, a nie. Ale on pewnie na 80 coś widzi. Ostatnio Szydzik szwankuje, ale dobra. Idzie tak, to jest 3675. Tutaj takiej dużej różnicy nie będzie. Napiszemy jedź przez. Czyli dzisiaj mogę jeszcze jechać 6.36. No to powiedzmy, że to będzie na jutro, nie? Ale to liczę godziny wszystkie, jakie mogę, nie? Czyli powiedzmy 6.20. 6.20. To jest... amerykański, 6.20 i teraz tak. Available today, available tomorrow, też 6.20, ale to też jest w zaokrągleniu. I teraz w sobotę będę miał 8, w niedzielę będę miał 11, mimo tego, że to jest sobota, bo to jest sobota, którą wyjechałem tydzień temu, nie? To mi zacznie wracać w Stanach w sobotę, to mi zacznie wracać w niedzielę i tak dalej, i tak dalej. W porównaniu do Kanady, gdzie w Kanadzie, widzicie, już tutaj jest, hours available today, tyle dzisiaj wypracowałem, a hours available tomorrow 14.60, bo już mi zaczyna wracać, to jest ta różnica. 7 dni, 70 godzin, a tu jest 70 godzin, 8 dni. No dobra, więc będzie tak. Ja potrzebuję do granicy, ile tam było? 3600 ile? 600 km? 3650 km to liczmy 38 godzin. Czyli tak. 8, 11 i 10.47, czyli 10,5, tak mniej więcej, to jest tak. 10, 21, 29, 37 godzin. No to jestem na styk, żeby dojechać do granicy w poniedziałek. Ale to nie znaczy, że jest źle, bo we wtorek sobie wróci mi następne godziny, czyli ta dziewiątka i mogę wjechać do Kanady. Tylko, że wiecie, ja bym wolał wjechać do Kanady w poniedziałek, wtedy skracam sobie pauzę o 2 godziny. Także ja nie kręcę żadnych 30-tek, czwórek. Bo teraz bym musiał gdzieś pojechać, stanąć i wykręcić wszystkie czwórkę i w sobotę rano sobie ruszyć, bo bym dojechał tak czy inaczej we wtorek do Montrealu, ale później. Później w takim sensie, że tak, tu mnie załadują, muszę pojechać na truck stop, już jakiś taki normalny, żeby ten jutro dzień spędzić cały, nie? To zajadę na ten truck stop o 2-3 nad ranem, powiedzmy. Czyli 34, pauza, to będzie trwała do 1 po południu i w sobotę dopiero o 1 po południu bym zacząć jechać. I bym miał wtedy 4 dni jazdy. 1, 11, 9, 7 rano bym mógł zacząć dopiero we wtorek rano,
i bym był na wieczór w Montrealu we wtorek. A tak to przyjadę sobie we wtorek dość wcześnie do domu. Tylko jest takie coś, że ja bym chciał w poniedziałek wjechać do Kanady, ale może mi się nie uda. Więc jadę na recapie, się nie zastanawiam. Starczy mi godzin. Ja tak napisałem 38 godzin, ale może wyjdzie ciut mniej, nie? Bo to jest konserwatywnie dodanie, ale może mi wyjść ciut mniej, utrzymując prędkość 100 km na godzinę. Także jestem ok. A jak już wjadę do Kanady, to do Kanady zyskuję automatycznie godziny, bo jest system 77/7. No, to już jest takie bardziej dokładne liczenie i trzeba wiedzieć, co się robi, żeby się nie zrobić w balona. Jest dobrze. Żeby jeszcze nie dorzucił. No ale co on dorzuci? Nic za dużo nie dorzuci. Jedynie co może wymyśleć, to jutro Boise. W sobotę, w niedzielę nic nie znajdzie. W poniedziałek coś z Chicago może kombinować. Już mnie załadowali, godzina po awizacji. Tak się zastanawiam, czy tam się cofnąć tą ulicę. Iść spać, czy jechać. Tutaj niedaleko stąd jest waga w Oregonie. 40 minut i można tam i spać. Może tak zrobię. Bo będę... No jutro tylko wyjadę 5-6 godzin, nie? Gdzieś za Boise dojadę. Także będę mógł sobie cofnąć. Tak naprawdę codziennie o 12 w nocy wracają mi godziny, nie? No i zobaczę. O, już tu można zobaczyć, bo już jest po 12. No, w Kanadzie już mam 14 godzin. A w Stanach dalej to co to? I w Stanach już będę widział, ile będę miał jutro. Jutro w Stanach będę miał 14,60, czyli 14,5 godzin minus to, co ujadę dzisiaj. Ja dzisiaj pojadę godzinę, nie więcej. Jeszcze. Dobrze będzie. Powiedzieli, że mogę odjechać, zamknąć drzwi, opalić chłodnie i zaraz przyjdzie mi papiery i mnie zaplombuje. To jest ładunek plombowany. Ja nie wiem, czy on będzie szukał coś jeszcze do tego, czy nie. To jest pewnie wartościowy ładunek. Czy się go spytam, czy mogę tu spać. Ale w sumie pojadę tą godzinkę. Na wadze zawsze się znajdzie miejsce, nie? Ledwo co, kurczę, nawet nie pół naczepy. Pytałem się, czy mogę tam spać z tyłu, mówi, nie ma problemu. To wtedy będę mógł sobie wcześniej ruszyć, nie? Bo już ile tutaj siedzę? 2 godziny. No, to za o 8 rano będę mógł ruszyć, ale ja sobie ruszę o tak o 9, powiedzmy, nie? A żeby teraz się już nie telepać. Bo jak tutaj idealnie tu by było zawrócić, ale nie, cofnę się. Po całości tak będę powoli musiał jechać, bo żeby nie ruszyć, nie? Będzie git. Wyśpię się. Rano zjem. Zadzwonię do nich, powiem, że jest pół naczepy wolnej, ale że jest zaplombowana, on powie, a mam to w dupie. Prawdopodobnie będzie coś szukał, ale tak dopasować ładunek do mrożonki to nie jest łatwe, nie? No i jutro będę miał 6 godzin jazdy, więc może nawet nie ruszę o 8 rano, tylko o 10. Dobra. Tyle. Z dnia, który zanosił się jako pauza, a skończył się jako praca. To jeszcze jest ładowany, ostatni. I to jest Polak. Podszedł do mnie i mówi, panie Rafale, oglądam pana filmy. Ja mówię, jaki pan Rafał? Xperia to jest Chicago. Przepina się, mówi, że to idzie na pociąg, przepina się i jedzie do Kalifornii. Takiemu to dobrze.